Cześć, witam Cię krótko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek modowy. Dzisiaj mam kolejną dawkę modów dla Was. Zacznijmy może od pierwszego prostego moda. Jest to mod na maszynkę do robienia frappy. Klikając sobie na maszynkę mamy kilka opcji. Mamy matcha frappe, mamy freddo cappuccino, czekoladowo-różane frappe, frappe z cynamonem, kakaowe frappe, kawa mrożona. Tak więc mamy tutaj troszkę tych opcji. No i dajmy na to, że ona by teraz przygotowała frappe z cynamonem. Jestem tutaj z moją rodzinką, mamy Oliwię, mamy Dervila. Będą nam przedstawiać mody jak zwykle. Co kochana, brudno jest, no niestety. Okej, tak więc ona przygotuje to frappe z cynamonem. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, ja bym z przyjemnością sama się teraz takiego właśnie czegoś pysznego napiła. No i tego typu rzeczy właśnie można sobie dzięki tej maszynce wykonywać. Myślę, że jest to bardzo fajne. A tuż obok mamy coś takiego, jest to martini shaker i myślę, że to też jest fajne, bo czasem mamy mały domek, może choć ty Dervilu podejdź tutaj i ty wykonasz to, nie wiem na którym poziomie ty masz miksologię, bo tutaj chyba trzeba było mieć miksologię na wysokim poziomie, nie masz chyba w ogóle miksologii chłopie, jak ty tak możesz bez miksologii być, dobra, no to już zmienimy ten błąd. No i dobrze, tak więc Dervil teraz ma na 10 poziomie swoją umiejętność miksologii, więc powinniśmy teraz mieć tutaj więcej opcji, tak więc możemy właśnie przygotować różnego typu drinki. Myślę, że jest to fajne, dobra, weź przygotuj może klasyczne martini. Myślę, że jest to fajna opcja, gdy mamy mały dom, albo ogólnie, gdy chcemy po prostu mieć jako możliwość przygotowania tych drinków bez posiadania tego ogromnego barku, który nam proponuje gra. To były pierwsze dwa mody związane bardziej z kuchnią. No i teraz jedziemy może do modów, które chciałabym Wam pokazać w trybie budowania. Wchodzimy sobie do trybu budowania, a mianowicie są to mody, które dodają cechy oraz wyzwania parceli. Dodatkowe cechy i dodatkowe wyzwania parceli. Ten mod ma również polską wersję. I zaraz Wam pokażę niektóre właśnie z tych dodatkowych cech parceli, które dochodzą z tym modem. Jedną z tych cech parceli jest brak specjalnego stylu chodzenia na parceli. Simowie na tej parceli zawsze będą chodzić w domyślnym stylu chodzenia. Tu jest kolejny, ciągle w biegu. Simowie na tej parceli ciągle chcą biegać, niezależnie od tego, czy są w pomieszczeniu, czy na zewnątrz. Funkcjonalna parcela. Okej, i tutaj mamy ciasne. Na tej parceli jest pełno gratów. Simowie nie mogą się swobodnie poruszać i powoli zdobywają umiejętności fizyczne. Myślę, że to jest bardzo fajne właśnie do wyzwań takie tego typu cechy parceli, gdy chcemy mieć jakieś dodatkowe utrudnienia, czy chcemy po prostu, żeby ta parcela jakieś takie konkretne cechy miała, posiadała, bo jest nam na przykład to potrzebne w zasadach. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Tutaj kolejną cechą oferowaną przez tego moda jest cecha czyste. Ta parcela jest nieskazitelnie czysta, simowie sprzątają tutaj dobrze, simowie sprzątają tutaj dużo szybciej. Dobra, jeszcze zobaczę, no jest sporo tych cech, ja Wam tylko kilka tutaj chcę pokazać. Dobra, gościnne, jest to parcela, która zachęca, aby każdy sim chciał spędzać na niej czas. Simowie przebywający tutaj nie będą uważani za nieodpowiednich do wykonywania codziennych czynności. No i tutaj mamy na przykład luksusowe. Ta ekstrawagancka parcela jest przeznaczona dla najbogatszych simów. Sława simów na tej parceli nie spada, co zwiększa ich pewność siebie. Cech jest dużo więcej, ja Wam tutaj tylko kilka przedstawiłam, ale myślę, że jest to bardzo fajny dodatek i w swoich wyzwaniach, które robicie, myślę, że takie cechy będą właśnie bardzo urozmaicać i jest to bardzo ciekawe, żeby coś takiego właśnie wprowadzić do własnej gry. Ok, jedziemy dalej do kolejnego moda. Będziemy musieli sprawdzić, będąc w restauracji, gdyż jest to mod od Karla. Jest to mod Dine Out Reloaded. Jest to mod, który praktycznie ma ulepszać restaurację i ulepszać w jakiś sposób również samo to przebywanie w tej restauracji i samo to, jak ludzie się tam zachowują. Większość ludzi zazwyczaj, gdy jedziemy do tej restauracji, to po prostu przemieszcza się, chodzą w tom i z powrotem, a ten mod powinien to zmodyfikować, powinien wprowadzić, powinien dać taki porządek, powiedzmy, podczas tego przebywania w tej restauracji, powinien dać to, że ludzie
ludzie nie będą się wszędzie przemieszczać, będą po prostu siedzieć, będą ze sobą konwersować i będą jeść. No i jedzonko powinno również szybciej być dostarczone i sami kelnerzy powinni być bardziej, w cudzysłowie, inteligentni, czyli powinni po prostu robić swoją robotę, bo czasami tak się zdarza, że stoją, nic nie robią, przyglądają się i tak to wygląda. Tak więc już właśnie teraz sprawdzimy, czy ten mod nam dobrze działa. Tak więc jedziemy do restauracji. Tak więc gościu, zaprosisz twoją żonę do restauracji, jedziemy. Dobrze, jesteśmy już przed restauracją. Trochę dziwny strój sobie nasz Derwil wybrał, więc myślę, że go przebiorę, bo może to być nieodpowiedni strój do restauracji, gościu. Nie wiem, czego żeś się tak w taki sposób ubrał. Weźmiemy sobie stolik. Może tu na górze gdzieś będzie fajnie to wygląda. O, tu na górze jest dosyć przyjemnie, tylko żeby mi tu kamerka nie skakała. Stolik sobie wzięliśmy. Zobaczymy, ile czasu zajmie. Czemu to ty tak śmierdzisz? O Boże, kobieto. Dobra, już to poprawimy. Okej. Dobrze, tak więc zamawiamy do stolika. Myślę, że zamówimy sok pomarańczowy dla obydwu. I myślę, że ty, kochana, weźmiesz sobie sałatkę Cezar, natomiast nasz Derwil weźmie sobie może hamburger wegetariański. Okej. Ojejku, czemu ja tu włączyłam przyspieszenie? Boże, kochany. Dobrze. No i zobaczymy, ile to będzie trwało. Złożyliśmy zamówienie, mamy godzinę 17:12. Zobaczymy, ile czasu będzie trwało podanie nam tego posiłku. A ta pani, to jest ta pani, która przyszła wziąć nasze zamówienie. Bardzo dobrze. Okej. Bardzo sprawnie poszło. Przyszła, szybciutko wzięła nasze zamówienie. Dziękuję, dostarczymy zamówienie, gdy tylko będzie gotowe. Okej, super, więc mamy 17:26. Zobaczymy, ile czasu będzie trwało przyniesienie nam posiłku. Bardzo, no nie wierzę. Czyżby pani już nam niosła? No patrzcie, patrzcie. Mamy godzinę 18:14, czyli nawet nie godzinę to trwało. Nawet nie trwało to godzinkę, mniej niż godzinkę i już jedzonko mamy podane. Nie no, ja się bardzo cieszę z tego moda. Nie sprzątnij, kobieto, tylko jedz. No czemu sprzątnij? Ty masz to. Aha, dobra, ty już masz zaznaczone. Od razu im się zaznaczyło, że mają jeść. Dobra, no to ludzie, przestańcie flirtować i proszę jeść. Nie no, naprawdę, bardzo mi się to spodobało. Natomiast sami ludzie, sami goście przebywający w restauracjach powinni właśnie zajmować się własnymi tam stolikami i powinni siedzieć, jeść i rozmawiać. Tak więc też to. No i patrzcie, ona przyszła po talerzyki. Zobaczyła, że my już zjedliśmy i od razu przyszła po talerzyki. No pięknie. Bardzo mi się to podoba. No super. Ta pani coś chciała od nas, ale sobie poszła. Tak więc pewnie gdyby tego moda nie było, to ona by tutaj jak freak taki stała przed nami i by się nam przyglądała, ale jednak zrezygnowała i sobie poszła. Tak więc mod jak najbardziej działa i bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, bo szybciutko nam zabrali talerze brudne, szybciutko nam zostało podane do stołu. Tak więc jestem zadowolona i będę na pewno częściej z moimi synami do restauracji wychodzić. I cieplutko wam go polecam. Dobra, tak więc my będziemy płacić nasz rachunek i zmywamy się do domu. Kolejnym modem, który chciałabym wam pokazać, jest to mod na przedszkole, ale tym razem już nie jest to przedszkole dla dzieciaczków, tylko jest to, może to wyłącz chłopie, ja to wyłączyłam przed chwilą, a ty wyłącz z powrotem. Jest to mod na przedszkole, ale tym razem nie jest to przedszkole dla dzieci, tylko jest to przedszkole dla piesków. I można je, takie przedszkole właśnie zakupić. I zaraz pokażę wam, zademonstruję wam, jak to wygląda. Tak więc, kochana, ty będziesz chciała takie przedszkole kupić. Aby wam pokazać, jak funkcjonuje przedszkole dla piesków, musimy wejść na komputer. Nie wiem, czy ty masz tutaj talerz. Wchodzimy na komputer i wchodzimy na moja rodzina. I powinna nam się pojawić, oczywiście mod jest w języku polskim, tak więc również polskie tłumaczenie będziecie mieli w opisie, tak samo jak listę wszystkich modów, które przedstawiam w tym filmie. Tak więc wchodząc na komputer, na moja rodzina, pojawia nam się opcja kup przedszkole dla psów. Oczywiście, aby móc kupić takie przedszkole dla psów, wcześniej musimy sobie ściągnąć lub wybudować, jak wolicie, taką właśnie miejscówkę i ta miejscówka powinna mieć cechę parceli właśnie przedszkole dla psów. Tak więc cechę parceli, która pochodzi z tego moda i tylko wtedy właśnie, gdy już taką parcelę będziecie mieli, będziecie właśnie wtedy mogli znaleźć tu na komputerze opcję kup przedszkole dla psów. Jeżeli tej parceli nie ściągniecie lub coś tam będzie nie tak i ta cecha parceli, którą wybierzecie, nie będzie odpowiednia, to wtedy ta opcja tutaj wciąż będzie, ale nie będziecie mogli na nią po prostu kliknąć. Tak więc zauważycie na pewno, jeżeli jest coś, co nie gra. Tak więc klikamy sobie. Tutaj jak widzicie, ja już wcześniej sobie właśnie taką parcelę ustawiłam.
No i ta parcela się nazywa Doggy Daycare i jest to przedszkole dla psów, tak więc wchodzimy, jak widać tutaj cechy parceli są psy mile widziane, psia miejscówka, ale cechą parceli, którą cechą najważniejszą tutaj jest właśnie domowy hotel dla zwierząt. Bez tej cechy po prostu nie bylibyśmy w stanie tego przedszkola kupić. Tak więc klikamy i jedziemy sobie do naszego przedszkola. Ok, jesteśmy już pod naszą parcelą. Pojawiła nam się taka informacja. Przelej fundusze do swojego lokalu. Dobra. Tak więc my sobie tutaj przelejemy na przykład jakąś taką sumę. Powiedzmy, że przelejemy sobie 50 tysięcy simoleonów. Ok. A co ja zrobiłam? Wszystko przelałam. Głupia babo, co ty robisz? Dobra, to powiedzmy, że sobie przelejemy 50, potwierdź przelew. Ok, super. Ok, dobrze, tak więc jesteśmy pod naszą parcelą, która wygląda w taki sposób. Ja wam tutaj pokażę może. Jest to bardzo ładna parcela. Jeżeli byście byli zainteresowani, to wam dam też nazwę twórcy. Aby otworzyć nasze przedszkole, musimy kliknąć na główne drzwi naszej parceli. Tak więc klikamy sobie tutaj i pojawia nam się opcja otwórz domowy hotel dla zwierząt. I teraz, gdy ja ten hotel otworzę, zaczną się zbiegać tutaj właśnie pieski i chyba kotki również. W każdym bądź razie, za każdego pieska, który do nas przyjdzie, dziennie dostajemy chyba 70 simoleonów, jeżeli się nie mylę. Możemy również zatrudnić sobie pracowników, którzy będą nam pomagać, bo tych piesków jednak będzie sporo i nie wiem, czy same damy sobie radę. Ale otworzymy domowy hotel, tak więc otwieramy, kochani, i zobaczymy, co się dzieje. Oliwia właśnie otworzyła domowy hotel dla zwierząt. Szykuj piłeczki i wskaźniki laserowe. Zwierzaki przyjdą za kilka chwil. I ja już tutaj, widzicie, że zaczynam dostawać pieniążki. Za każdego pieska, który przekroczy próg naszego przedszkola, dostajemy jednak nie 50, tylko 75 simoleonów. I troszkę tych piesków tutaj jest. Wszystkie miseczki napełnimy. O, widzę, że jest kotek. Klikamy sobie na przedszkole dla zwierząt i możemy sobie zatrudnić pracowników i możemy również zareklamować nasze przedszkole. Możemy zareklamować i zrobimy dużą reklamę za tysiaczek. I teraz ponownie klikniemy na to samo i przedszkole dla zwierząt i zatrudnimy pracowników. Zatrudnij obsługę przedszkola dla psów. Możemy jednego, dwóch, trzech, czterech albo pięciu. Dobrze, tak więc w taki sposób wygląda to przedszkole. Myślę, że jest bardzo fajne. Jest to bardzo interesująca opcja, żeby sobie urozmaicić grę. Tak więc zamykamy hotel dla zwierząt, klikając oczywiście na drzwi. No i wszystkie zwierzątka, jak widać, udadzą się teraz do swojego domku. Tak więc my wracamy do domu. Dobrze, wróciliśmy już do domku i chciałabym wam przedstawić teraz kolejnego moda, a jest to mod o nazwie Fitness Controls. I myślę, że jest to bardzo przydatny mod, jeżeli nie podoba wam się to, w jaki sposób właśnie masa mięśniowa naszych simów przyrasta właśnie z taką szybkością, z jaką przyrasta w grze. Myślę, że jest to bardzo mało realistyczne. Zauważyłam to właśnie w pokoleniach, gdy wysłałam mojego sima na zaledwie kilka minut pracy nad własnym ciałem na taką siłownię. No i po prostu kolejnego dnia stał się kulturystą. Myślę, że jest to mało realistyczne, nie podoba mi się to i wolę właśnie mieć taką opcję, żeby jednak przybieranie masy ciała i ogólnie, żeby to przybieranie masy mięśniowej po prostu troszkę wolniej trwało. I posiadając tego moda, pojawia nam się opcja, klikając na naszego sima, powinna pojawić nam się opcja Raw Bulky i my klikając tutaj możemy sobie właśnie wybrać Fitness Controls i mamy tutaj kilka różnych opcji. Można również sobie wybrać opcję płatną, ja obecnie mam opcję darmową. Możemy wybrać, że ona ma niską właśnie, że ona ma niedowagę i moglibyśmy właśnie coś takiego tutaj dla niej wybrać, a moglibyśmy właśnie wybrać, że ona nie ma wysokiego metabolizmu. Obecnie jest to wyłączone, ale gdy jest to włączone, masa ciała i same muskuły właśnie u naszego sima, posiadającego właśnie tą cechę wysoki metabolizm, będzie po prostu w bardzo wolny sposób również zanikać, ale będzie to wszystko wolno się działo i tak samo będzie przybierać tą masę ciała i te muskuły będą po prostu, będzie to po prostu wolniej trwało. Dlatego ja jak najbardziej będę chciała sobie to włączyć. Tu możemy sobie wybrać z tych opcji również, jaką chcemy, aby nasz sim miał masę ciała. Czy chcemy, żeby był kościsty, czy chcemy, żeby był jakiś przy kości,
czy chcemy, żeby był chudy i tak dalej. Dobra, tak więc to są różne opcje fajne, które można sobie wybrać, ale oczywiście gdy my je wybierzemy, to musimy wyłączyć i włączyć grę, aby zobaczyć, jak to funkcjonuje. Dlatego myślę, że każdy już sobie będzie chciał to u siebie w grze zobaczyć. Ja Wam tylko proponuję tego moda, a Wy będziecie mogli go sobie już przetestować we własnej grze. Dobrze, tak więc kolejnym modem, który chciałabym Wam przedstawić, są to 22 dodatkowe prace dorywcze, ale te prace dorywcze pojawiają się o różnych godzinach. Jeśli zadzwonimy rano, to te prace będą inne, a gdy zadzwonimy w nocy, to również pojawią się inne. Dobrze, link również do tego moda oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Okej, tak więc ja przejdę do kolejnego moda. Kolejnym modem jest to mod, który dodaje nam do gry bardziej realistyczne cmentarze. Tak więc mod nazywa się Happy Hounds Graveyard i jest to mod od Chipped Sim, chyba dobrze to czytam. Dodaje do gry funkcjonalną parcelę cmentarza i związane z nią różne, w cudzysłowie, atrakcje, na przykład strażnik cmentarza, duchy, mowa pogrzebowa. No i są tam również, jeżeli posiadacie dodatek paranormalny, jeżeli posiadacie również krainę magii, to są tam też dodatkowe opcje, które można dodatkowo ściągnąć dla magów właśnie. Tak więc myślę, że jest to bardzo ciekawy i interesujący mod, ale w tym momencie myślę, że nasza simeczka, nasza Olivia, wybierze się wraz ze swoim mężem na cmentarz i będziemy starali się, i będę starała Wam się pokazać właśnie, jak ten cmentarz wygląda. Oczywiście wcześniej ustawiłam parcelę cmentarza, który musiał mieć właśnie specjalną cechę, tak aby funkcjonował jako cmentarz z tego moda. Tak więc jedziemy na cmentarz. Okej, tak więc jesteśmy już przed naszym cmentarzem. Piękna godzina, druga, żeby wybrać się na cmentarz, idealna. No i pojawiło nam się coś takiego, brak zasilania, zgasły światła, coś tu jest nie tak. Czy ktoś ma świecę? No dobra, no i teraz myślę, że wejdziemy sobie na cmentarz i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Podejdźcie tutaj razem. Dostajemy z niego dodatkowe również nagrobki, tak więc to są właśnie nagrobki, które są z tego moda, ale my musimy tutaj mieć jakąś osobę, którą powinniśmy opłakiwać, żeby móc zobaczyć, jak to wygląda. Gdzie oni idą? No duchy już nam się tutaj, widzę, pojawiają. Tak więc duchy wychodzą, jak zauważyliście, duchy wychodzą z grobów, bo mamy późną godzinę. W ciągu dnia, jak sprawdzałam właśnie tą parcelę, to te duchy nie wychodziły i dlatego właśnie teraz to tak wygląda. Ale gdybyśmy... A oni zadowoleni sobie tańczą. No i jak widzicie, przyszedł nam tutaj jakiś kościotrupek. Ale to wszystko się dzieje tylko i wyłącznie dlatego, że jest noc. Nie jest to zbyt realistyczne, że jakiś kościotrup nam chodzi. No ale dobra, myślę, że szkielet cmentarny. On się pojawił, tak jak mówię, tylko dlatego, że jest taka godzina. Gdybyśmy byli w ciągu dnia, to tak by na pewno nie było. Gdy pojawiamy się właśnie z samego rana, to pojawia nam się tutaj również strażnik cmentarny. Dobra, jest tutaj osoba, którą wczoraj właśnie specjalnie uśmierciłam, abyście mogli zobaczyć, jakie dodatkowe opcje mamy tutaj na grobie, gdy jakaś osoba nam umiera, gdy posiadamy tego moda. Tak więc tutaj Don Lotario, który pojawił się przypadkowo na tym cmentarzu wczoraj, musiałam go uśmiercić, aby Wam pokazać, jak to wygląda. Tak więc pokazują nam się opcje pi dla pamięci, kopnij nagrobek, poproś o radę, rozmawiaj o życiu, wspominaj życie, czytaj epitafium. No i jak widzicie, gdy jakaś osoba tutaj nam umrze, to możemy, posiadając właśnie nagrobek tej osoby w naszym wyposażeniu, możemy kliknąć na którykolwiek tutaj grób i właśnie możemy kliknąć na pochowaj w grobie i wtedy nasz nagrobek, który mamy obecnie w wyposażeniu, znajdzie się w którymś z tych grobów. I tak jak już Wam wspomniałam wcześniej, gdy pojawiamy się na takim cmentarzu w ciągu dnia, to jak najbardziej pojawia nam się tutaj strażnik i nie ma żadnego szkieletora. No i duchy jak najbardziej są w swoich grobach, nie wychodzą na zewnątrz. Ma tutaj nastrójnik okaż szacunek, smutna plus 5. Dobrze jest okazywać szacunek Simom, którzy odeszli, zawsze będą w naszych sercach. Piękny moment sobie znaleźli na to, żeby sobie tańczyć. Piękne miejsce. I jak widać, tutaj pojawiła mi się informacja. Sarah Robinson wykazuje objawy wysokiego ciśnienia krwi. Dzięki Private Practice Sarah jest bardziej narażona na inne problemy zdrowotne, które mogą
skutkować skróceniem życia. Aby lepiej monitorować stan simki Sara, zaleca się zaplanowanie badań kontrolnych w aplikacji Moje Zdrowie. I tutaj, jak zauważyliście, będzie to kolejny mod. Możliwe, że już go znacie, bo nie jest to żadna nowość. Postanowiłam skorzystać również z tego moda, który ma właśnie sprawiać, że nasze życie tutaj zdrowotne powinno być bardziej realistyczne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak więc my teraz sobie zaplanujemy właśnie taką wizytę i mamy dwie opcje. Badania kontrolne, pełna ocena stanu zdrowia pacjenta, 0 simoleonów kosztuje. I druga opcja to jest wizyta lekarska, pełna diagnoza tego, co Ci dolega. Należy to wziąć, jeśli masz jakiekolwiek objawy choroby. Całkowity koszt to 250 simoleonów. Ja wybiorę na razie to, mimo że on nie ma żadnych objawów choroby, ale w sumie ma... Cały czas nam tutaj wychodziły te powiadomienia prawie dla każdego członka rodziny, że mają problem właśnie z wysokim ciśnieniem. Jeżeli ja to zignoruję, nie będę po prostu zwracała na to uwagi, to naszym simom właśnie może się skrócić życie z tego powodu. Dlatego musimy właśnie, mając tego moda, dbać o to, aby robiąc takie badania kontrolne, czy udając się na wizytę do lekarza, musimy słuchać dokładnie tego, co nam lekarz przepisze, no i do tego się stosować, bo inaczej właśnie ten mod nam zabierze naszemu simowi dni życia, tak więc uważajcie tutaj na to. Okej, tak więc zamawiamy sobie tą wizytę lekarską. Ja Wam proponuję właśnie ustawić parcele, te, które proponuje sam twórca tego moda. Te parcele można ściągnąć na jego stronie, właśnie na stronie tego moda, na samym dole właśnie będą linki do ściągnięcia tych plików tray, żeby można było sobie wybrać, którą parcelę, którą klinikę właśnie chcemy. Tam już są po prostu te mody wszystkie, które są potrzebne do dobrego funkcjonowania tej kliniki. Okej, zaplanowana wizyta. Przykro mi słyszeć, że nie czujesz się dobrze. Zdecydowanie powinieneś wpaść, abyśmy mogli ocenić swoją chorobę i pomóc Ci najlepiej, jak potrafimy. Najbliższy wolny termin na wizytę jest za 30 minut. Zwolnienie lekarskie z Twojej szkoły pracy jest już zajęte. Dziś jest Twój dzień zdrowia. Derwil rozpoczął zaplanowaną wizytę lekarską. Myślę, że jest to bardzo fajna opcja, że możemy sobie tutaj wybrać, abyś dołączyć z naszym simem lub wysłać w pojedynkę. Dlatego my teraz dołączymy i będę chciała Wam pokazać, jak to wszystko wygląda od środka. Dobrze, tak więc jesteśmy już pod naszą kliniką. Tak wygląda klinika. I mamy tutaj dwa urządzenia, po lewej i po prawej. Tak więc Derwil sobie tutaj podejdzie. I musimy zameldować się i ukończyć proces badań kontrolnych. Tak więc do zameldowania się, tutaj już widzę, że już schodzą się pielęgniarki i lekarze, do zameldowania się musimy użyć tego tutaj. Mam nadzieję, że musisz skorzystać z łazienki, ponieważ będziemy potrzebować Twojego moczu w celu przeprowadzenia badania. Udaj się do najbliższej toalety i wykonaj to zadanie. Po zakończeniu wrzuć kubek do najbliższego wózka na próbki, a następnie poczekaj na dostępny kiosk zdrowia, który pozwoli nam sprawdzić Twoje ciśnienie krwi i wagę. Ok. I teraz tak, musimy zrobić siku do kubka, tak więc udajemy się teraz do toalety, chodź tutaj Derwil, idziemy i wychodzi nam tutaj opcja, zrób siku do kubka. Tak więc chodź kochany, ty się flirciarski zrobiłeś od zobaczenia ładnego sima. Dobra, on już tutaj jak widzicie trzyma właśnie w ręce, dobra, nie będziemy go podglądać, ale trzyma w ręce kubek. Dobra, powiedzmy, że zrobił siku do tego kubka. Ale w ręce ma tutaj, jak widzicie, o, tutaj już miał pełne, no. Okej, i teraz co musimy zrobić? Sprawdź ciśnienie krwi i wagę. I tak więc sprawdź ciśnienie krwi, kochany. Otrzymaliśmy wszystkie dane niezbędne do wykonania pełnej analizy stanu zdrowia. Okej, dobra. No i teraz on musi usiąść na kozetce lekarskiej i czekać. Tak więc będzie sobie tutaj siedział i czekał, aż lekarz do niego przyjdzie i go poinformuje o jego stanie zdrowia. Tak więc my czekamy na te wyniki badań. I będziemy jeszcze rozmawiali z lekarzem. Tu już widzę, że lekarka będzie zaraz do nas przyjdzie i uzyskamy właśnie te wyniki badań. Zobaczymy, co nam lekarka powie. Potrzebujemy jeszcze kilku testów, aby lekarz dał Ci dokładną diagnozę. Proszę, podążaj za mną do bieżni, a następnie maszyny rentgenowskiej. Więc przyjdziemy tutaj, zrób test na bieżni. No, wchodź na bieżnię. Dobra, przebrał się w strój sportowy. O Boże, jakie okulary ma. Ja mu tych okularów nie dałam na pewno w stroju sportowym. Ale pomińmy już to. Tak więc my tutaj robimy teraz badanie rentgenowskie i już powinniśmy mieć wszystkie
wszystkie badania. Ok, diagnoza choroby zakończona. Zrobimy sobie na chwilkę pauzę. Dobre wieści, Derville. Ukończył... Dobra, bo nie zdążyłam przeczytać. Ok, dzięki za przybycie. Jeśli w Twoich wynikach znajdują się jakieś zalecane uwagi zdrowotne od lekarza, sugeruję, abyś ich przestrzegał, aby utrzymać lub zwiększyć swoje zdrowie i długowieczność. W kiosku aptecznym znajdziesz wszystkie potrzebne leki. Możesz sprawdzić swoje wyniki za pomocą aplikacji Moje Zdrowie na swoim telefonie komórkowym. No i właśnie my do tej aplikacji będziemy tutaj teraz wchodzić i wyświetlimy raport o stanie zdrowia. Jeżeli chodzi o wagę, także mamy idealną wagę. Podczas ostatnich badań kontrolnych Derville został zmierzony pod kątem sprawności. Derville jest w mniejszym stopniu narażony na inne problemy zdrowotne i powinien korzystać z dłuższego życia. Zaleca się, aby Derville kontynuował ćwiczenia w celu utrzymywania sprawności. Aby sprawdzić swoje postępy, może zaplanować kolejną kontrolę stanu zdrowia. Myślę, że my teraz udamy się do tego kiosku, który znajduje się gdzieś tutaj, powinien się znajdować, jest. I zakupimy właśnie sobie te leki na wysokie ciśnienie krwi. Tak więc mamy do wyboru lek na niskie ciśnienie, a my mamy wysokie, więc kupimy sobie właśnie lek na wysokie ciśnienie i kupimy sobie tutaj jedną paczuszkę. No i dobrze, na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do następnego. Pa, pa, cześć!